przy takim chaosie w zasadzie no, trudno o jakiekolwiek reguły albo respektowanie tych reguł, bo te reguły są umowne. Oczywiście mamy jakieś umowne pasy ruchu, których nikt nie respektuje, bo tutaj no, czasami zdarza się, że ktoś jedzie wręcz pod prąd, ale inni to widzą, starają się to zrozumieć. Jest powszechne jakby zrozumienie tego, co ktoś chce zrobić, dlatego że otwierają się ci ludzie na innych i przede wszystkim obserwują ich, chcą ich zobaczyć. W ogóle, żeby jeździć w takim chaosie, trzeba posiadać pewne umiejętności ruszania w odpowiednim momencie, nie czekania i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę zakodowane w góralskich genach. Widocznie działa tu metoda doboru naturalnego i trzeba sobie po prostu w górach radzić. Albo jeździsz dobrze, albo nie jeździsz w ogóle. A po Nepalu jeździ dosyć dużo kierowców. Ruch drogowy w stolicy tego państwa jest bardzo wzmożony. Różnego rodzaju pojazdy są dosłownie wszędzie i jest ich cała masa. Ten ruch odbywa się w miarę płynnie. Oczywiście zdarzają się korki, szczególnie w tak zwanych okresach szczytu. Natomiast, co ciekawe, tu w ogóle nie ma sygnalizacji świetlnej. Jak to się dzieje, że ten ruch się nie korkuje, że nikt na nikogo tutaj nie wychodzi, nie wygraża pięściami? Każdy wie, gdzie ma jechać. Teoretycznie jakieś są reguły gry, ale oni wszyscy płynnie sobie tutaj dają świetnie radę, bez żadnej sygnalizacji świetlnej. To jest niesamowite. Urzędnicy Katmandu planują w najbliższym czasie doposażyć nepalską infrastrukturę drogową w działające sygnalizatory świetlne. Ale to planowanie trwa już mniej więcej od 10 lat i trudno powiedzieć, kiedy plan wejdzie w życie. Póki co mieszkańcy tego zatłoczonego miasta musieli nauczyć się z tym żyć, a nepalscy policjanci musieli nauczyć się zarządzać tym chaosem na drogach. Na większości skrzyżowań po prostu stoją policjanci. Tutaj akurat miłe policjantki, które może, o, tu pokierują tym ruchem. A, okej. Sorry, nie? Tak, dobrze, widzicie? To nie jest tak, że oni w tych budkach sobie po prostu tylko tam siedzą. Tylko machają rączkami i faktycznie ten ruch jakoś tutaj płynie. U nas jest tak, że jak policjant kieruje ruchem, to zawsze jest zakorkowane wszystko. A tutaj nie ma sygnalizacji. Wszyscy grzecznie czekają. O, teraz pani łapka w górę. Teraz chyba jest szansa na przejście. Dobra, idziemy. Jeszcze Toyocizna przejedzie. Jesteśmy uratowani, jesteśmy. Haha, żyjemy. Fajna taka policjantka. A takich policjantek i policjantów w Katmandu jest ponad 3000. W porównaniu do warszawskiej komendy to zaledwie 1/3. Ale stolicę Nepalu zamieszkuje niecały 1 000 000 ludzi. Natomiast w Warszawie jest zameldowanych około 1 700 000 mieszkańców. Jednakże należy pamiętać o tym, że Katmandu jest aż 10 razy mniejszym miastem w porównaniu do Warszawy. Zatem stężenie policjantów na ulicach tego nepalskiego miasta jest potężne. I dzięki temu oraz swoim technikom wywiadowczym świetnie radzą sobie z panującym tam chaosem. Mimo że ich sposób zarządzania jest trochę analogowy. Zobaczcie, znajdujemy się w centrum sterowania ruchem drogowym w Katmandu. Taka mała salka, gdzie siedzą policjanci, mają podgląd na największe skrzyżowania, gdzie jest największy ruch i to w sposób analogowy tym wszystkim dyrygują. Drogą radiową powiadamiają kogoś, kto ma wstrzymać ruch na takiej ulicy i od razu policjant, który jest na miejscu, reaguje. Zobaczcie, to jest tanie rozwiązanie, ale bardzo efektywne. Potrafią korzystać z niewielkiej ilości pieniędzy, jaka ułożona jest na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale wykorzystują te pieniądze w bardzo efektywny sposób.